Siemano, moi mili upatrzeni, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmers Life. Pogramy przed domem z widokiem na skrzynię. Zaczynamy, bo już ze skrzyni narzędzia sobie pozabieramy. Narzędzia to młotek i łopatę. Zabrać możemy, reszty niestety nie potrzebujemy. Tylko nie wiem, jak to się stało, że tu i piłę, i dużą siekierę się pochowało. To raczej mamy do sprzedania, ale 100% młotka jest do chowania. Dobra, a właśnie, jeszcze teraz mi się przypomniało, tu koguta się schowało. I czemu ja tego koguta schowałem? I od dawna już małych kurek nie miałem. Także już z tematem lecimy i tego koguta zanosimy. A dzisiaj tu się terenem pozajmujemy i sad sobie dokończymy. Projekt garaż dokończymy, zobaczymy co zrobimy. Dobra, koguta wypuszczamy i na małe kurki czekamy. A tu jeszcze jajka do pozbierania. No, żeż twoja pani. Niestety tak się stało, że i w poprzednim odcinku jajka się zbierało. Także na szybkości jajeczka podnosimy i już zaraz z tematem lecimy. Jeszcze farbki se weźmiemy, trochę coś pokolorujemy, bo projekt tutaj garażu i sadu zakończyć chciałem. I w dzisiejszym odcinku wam to poprzedstawiałem, a ja już z niewielkim oczekiwaniem oczekuję bardzo Farmer's Father wydania i oczywiście Farmer's Farmer's Life aktualizowania. A teraz cyk, tu, dobra, dobra, tutaj nic nie zdziałamy, tutaj sobie ołatwieramy, z tematem siekiera tu sobie polecimy. Jeno i no ją tu schowamy, piłę też tu poodkładamy, łopatę potrzebuję i jaką kosę sobie zmajstruję. Kosę myślę, że do zera użyjemy i sprzedać ją spróbujemy, bo tyle kosy to na pewno nie potrzebuję. Młotek pod czwórkę sobie majstruję, kosa pod dwójkę i z tematem zaraz działamy. Co by ługi bugi, odcinek nie był za długi. Już zapowiadam, że w tym tygodniu, za dwa dni dokładnie, nie odbędzie się nasze spotkanie, bo mam trochę niecne tutaj planowanie, a mianowicie w następny weekend, dzięki temu, że dzisiaj, że za dwa dni nie odbędzie się spotkanie, to w następny weekend będzie setne nasze live'owanie. Wtedy live sobie odpalimy i ze dwie godziny z Kazikiem spędzimy. Także tak sobie zrobimy. Ja oczywiście się tutaj przygotowałem, desek sobie trochę nazbierałem. Zobaczymy, ile tu potrzebujemy. Dobra, fureczka, mamy młoteczka, więc już ta furtka jest tutaj klepana. Już te płoty też tutaj sobie poklepiemy, dzięki temu furtka mi się furtka mi się pozacinała. Co? No co to jest tu za chwała? Halo, proszę pana, proszę pana. Moment, na B furtka. Furtkę tu postawić chcemy i najpierw tą furtkę sobie sklepiemy. Dobra, mam nadzieję, że tak, żelaza mi oddało, desek raczej też oddało, tutaj fajnie się, o, teraz działa. Dobra, teraz działa, no to teraz płot tu chwała, płot krótki sobie tutaj postawimy, już go tu przerwimy. Tego płota oczywiście, albo może temu się nie otwierało, że się go tutaj jeszcze dobrze nie powykańczało. Dobra, jest, działa, więc kończymy tutaj budowanie. Było warzyw pozbieranie, tutaj wszystko mamy, teraz te płoty powykańczamy. No i warzywa pozbierałem, oczywiście co miałem od poprzedniego spotkania, to poogarniałem. Dobra, zaraz tu czerwona farbeczka, leci tutaj ta furteczka. Dobra, i teraz zielona, cyk.
i zielono mi się zrobiło, żeby tutaj tak to było. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, a mianowicie tutaj sobie pasowałoby się czegoś napić. Czego ty chcesz pić? Oj Kazimierzu, ciężko od rana pracowaliśmy. Dobra, no to po picie sobie skoczymy, farbę niebieską se zabierzemy. Oczywiście picie. To się rosołu napijemy i od razu sobie też spożyjemy. Dobra, wody teraz dopijemy. Co mamy? Dobra, mamy i niebieskiej farby jeszcze potrzebuję. Jeszcze niebieskiej farby użyć chciałem. Okej. I może... dobra, niebieskiej mi wystarczy. Weź tę furtkę z powrotem. O, ta strona ma być pootwierane i tak ma tutaj być działane. Dobra, Kazimierzu mój drogi, lecimy zaraz na pierogi. 16:49. Kurde, dokończyć projekt chciałem, a lampek sobie nie pozabierałem. Szybko na rower, do sklepu lecimy. Coś się teraz Kazimierzowi stało. Szybko na targowisko by się poleciało. Tam sobie oczywiście żarówki kupimy. No, standardowo i bojowo wczytanie tutaj targowiska. Weź no chłopie, dawaj pyska. Dobra, cyk, patrz. Rzeczy do sprzedania jeszcze miałem, ale już tam ciul w te rzeczy. Trzy żaróweczki potrzebuję, chętnie 30 eternitu też pokupuję. Eternity sobie tu postawimy. Kiedy może je tu odbierzemy. Dobra, cyk i wracanie na Kazimierza farmę, powracamy, tutaj czasu na jazdę nie wytracamy. Dobra, rower se tu zostawimy, żebyśmy dnia za dużo nie stracili. Teraz budowanie płotu krótkiego, budowanie, bo tu miałem w planie właśnie o takie, cyk, zabudowanie, to by było w planie. Dobra, fajnie, teraz czwóreczka, leci tu deseczka i tu tego płotka, o, chociaż niebieskiej farby zabrałem, a zielonej jednak użyjemy i płot tu pomalujemy. Oczywiście, gdyby farby nie powystarczało, to będzie się dalej tutaj z tematem płotu w międzyczasie malowało. O, tutaj jeszcze nie powykańczane, czwórka młotek używane. I tak z tematem lecimy. Deski sobie wszystkie wyklepimy, bo to by nie było, jakby się nie działo, w międzyczasie by się desek też pozbierało. A że następne nasze spotkanie to będzie na weekend live'owanie, to na live'ie sobie posiedzimy i co niektóre prace ponownie dokończymy. Nie wiem, czy w międzyczasie jeszcze będę grał, czy będę coś tutaj z tematem działał, ale desek mało mamy. Niestety dalej nie podziałamy. Na spokojnie ten temat jeszcze dokończymy. Farbę zieloną sobie zużyjmy. No ja wiem, że tutaj już końcóweczka. Nie martw się chłopie, będzie jazdeczka. O, no i się zużyło, na spokojnie by się później to kupiło. Teraz pod jedyneczka, lecą drzeweczka i z tego co tutaj patrzyłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć płotów mamy. O dwa bodajże jakoś tutaj podziałamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu gdzieś szóste i dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj. Tu by to być miało, tylko młotyki się nie zabrało. Dobra, na spokojnie z tematem. Jeszcze raz polecimy. Jedną motykę sobie zabierzemy. Niestety, trawę cały czas laguje, cały czas nam tu
Cały czas nam tutaj tak działa. Sierpień, jabłka. No niestety, jabłka jeszcze nie do zbierania. Motykę zabrać chciałem. Cyk, motykę już zabrałem. Dobra, jeszcze raz sobie obliczymy. Tutaj rząd borówek jeszcze zrobimy. Tutaj gdzieś jakieś, o, środkiem takie przejście machnimy. I do tutaj cztery drzewa posadzimy. Bo z tego, co na tamte drzewa patrzyłem i sobie mniej więcej wyliczyłem, to właśnie około 5 kratek, 2, 3, 4, 5 kratek zajmują, 2, 3, 4, 5 i tutaj wsadzić byśmy chcieliśmy, więc motykę byśmy użyliśmy i pod jedynką cyk, drzewo mamy. Teraz kolejne drzewo wysadzamy. Tutaj będzie tak, raz, 2, 3, 4, 5, tu gdzieś, 2, 3, 4, 5, tu gdzieś, gdzieś tutaj by to być chciało, czy tutaj trawę się powykaszało. I takie kurde trawy wykaszanie. Dobra, mamy to mocią, panie, to jeszcze raz, tu gdzieś 2, 3, co? 2, 3, 4, 5, tutaj posadzić musimy, pod trójką motykę se użyjmy i drzewko mamy. Mniej więcej w równej linii drzewka mamy, teraz kolejne gdzieś tu przed płotem posadzimy. Bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj być to miało, tu by to podziałało. Jeno, trawę by się powykaszało, ale to kurna laguje. A tu? Tu? O, jakoś tu. Trójeczka, jedyneczka mamy. I teraz tu gdzieś pod kątem najpierw trawę powykaszamy. Nie wiem, czy to tak by tutaj być chciało, tak by gdzieś tu się wycelowało. Dobra, jedyneczka. Tu. I tu. I by było. Cztery drzewka się posadziło. Dobra, farby więcej nie potrzebuję. Teraz łopatę se pod trójkę zmajstruję. Pod trójeczką łopatę mamy, pod jedyneczką trawę powykaszamy i sobie tutaj tak zrobimy, że sobie te cyk trawy wykosimy. Drzewa oczywiście tam się nie przejmuje. Tamten temat jeszcze zmajstruję. Znaczy tam wkoło drzew robić nic nie musimy, bo tam spokojnie temat z tematem polecimy. Dobra, teraz tu by się przydało. Motykę by się poużywało. O, motyka jedyneczka. Tutaj tą ziemię uprawić musimy i no kurde lampy potrzebujemy, tylko że ja teraz mam mega zadanie, bo jest potrzebnych desek pozyskanie. Dobra, tak się umówimy, że tego odcinka nie przedłużymy. Te dwa płoty jeszcze sobie poza odcinkiem później dostawimy. A teraz na B inne lampę sobie zbudujmy. Lampa. Dobra, jest lampa. Tutaj lampa stać mi miała. Tak się jakoś by poobracała. I okej.
I tak lecimy, czterech żelastwa, cztery żelastwa potrzebujemy, od razu farby sobie odłożymy. Nie wiem czemu słoika od rosołu targamy, z tym tematem na spokojnie działamy. Tutaj już jest takie luźne, spokojne w miarę granie, bo niestety oczekuję, ja gorąco oczekuję jakiejś kolejnej aktualizacji, jakichś nowych tutaj akcji. Także nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. W komentarzach bardzo miło, że wypisujecie. Na bi, elektryka by się przydała. Tu by się lampa zamontowała. No właśnie, co się stało? To się o złomie zapomniało. No, dwa złomy zużyłem, a czterech przecież potrzebujemy. Światło sobie na farmie włączymy. Tutaj pieniędzy sporo mamy, więc się tym prądem nie martwimy. No dobra, niech będą cztery. Co? Wyczyściła parę zwierząt. No dobrze, no dobrze. Ja tam żonę trochę poprzestawiałem. Niech ona mi tam zwierzęta czyści, doi. I o, i teraz raz i od razu raźniej nam się zrobiło. Tutaj co nie da rady kopać? Kopaj, chłopie miły, kurde, będziesz się trawą przejmować. Tu oczywiście, a dobra, zrobiło, coś tam zrobiło. Pod trójką łopatę by się wybrało, tutaj by się furtki. A, tu znowu nie da rady kopać. Dobra. Łej, nie to. Łopata być tu miała. O, tu w koło supa się z tematem ogarniemy. Tu se ścieżkę machniemy. Tutaj niech będzie przy supie taka niebyle jaka. Tutaj to zostawimy. Tutaj sobie to jeszcze wykończymy. Niestety tak się stało, że się ciemno nam powyrabiało. Tu na razie trawę powykaszamy. Z tym tematem jeszcze podziałamy, ale dzisiaj właśnie pokazać chciałem, co tu jeszcze w planie miałem. Tu sobie w koło garażu tak poobgradzamy. Ojeny, ale ciemno mamy. 21 nam się zrobiła. I trawy tutaj dużo. Dobra, wywalimy tę trawę. I teraz tak. Teraz jedyneczka. Tutaj oczywiście sobie to zdupcymy. Na przyszły sezon powinno nam to pozarastać. Dobra. Tu. I tu. To nam pozarasta. To nam pozarasta. Tu sobie to wszystko jeszcze też poprawimy, bo to tutaj ma pozarastać. Ziemia uprawiona to oczywiście z czasem będzie trawą obrobiona. Czekaj, dwójka, kosę, cyk, machniemy. Pod jedynką motykę wybierzemy. I kurde, powiem wam, że tutaj upiększać chciałem i się tak szybko nocy nie spodziewałem. A dobra, tu na razie, a dobra, tutaj na pewno zrobić możemy. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jeszcze mnie oglądacie, jak tu wygląda to nocne granie, jak na YouTubie jest oglądanie, bo co by nie było i jakby się nie działo. Kopiesz, to kopaj. Taką trochę sobie krzywą ścieżkę zrobimy. Znaczy krzywo, krzywo też prosto, ale jest i radosno. O, coś takiego byśmy tu wymajstrowali. O. I ścieżkę byśmy tutaj mieli. Reszta nam trawą pozarasta, więc będzie, mam nadzieję, miło. Będzie miło, miło by się nam zrobiło.
Ale ciemność nam nastała. Kurde. Dobra, tą trawę podniesiemy, od razu ją do skrzyni wyniesiemy. I niestety, bardzo się chciało. 270 trawy, dobra. Bardzo się chciało tutaj powyrabiać, ale się nie udało. Lamp nam tutaj. Ta lampa nam tu fajnie oświetla. No ale co? Sad zrobiliśmy. Tam płoty zdupcyliśmy. Może te płoty chociaż naprawimy. Chociaż właśnie w ten sposób tutaj polecimy, że o, te główne postawimy. Resztę deskami powypełniamy, kiedy desek uzyskamy. Tu gdzieś jeszcze było. O, tu jeszcze dwie deski wklepać możemy. Zamkniemy. No i co? I dalej z tematem. Jedziemy. Kolejnego dnia, sierpień, wrześniu się spotkamy. Pewnie jabłka sobie pozbieramy. Co się tak ciemno mi tu zrobiło? Spać Kazimierzowi się zachciało. No to dobrze. No to skoro chcemy spać, no to szkurna twoja mać. Zakończamy to spotkanie i już niebawem na nas będzie live'owanie, tak? Dzisiaj krótsze będzie nagranie. Niestety niewiele też czasu mam i dlatego tak z tematem sobie działam. Rozpocznij godzinę sobie. Ogarniemy i tego białego tutaj rzucimy. Biała skóra do uzyskania, ale to gdzieś później na następne a my już mamy białą. Łe! My już mamy białą. Chyba. Białą. Dobra, zobaczymy na następne spotkanie. Kazimierz wybiera się do żony na spanie i no do skrzyni sobie te wszystkie graty rzucimy i z tematem zobaczymy. Następnym materiale, następnym live'em oczywiście sad sobie obejrzymy, co my tam porobiliśmy. Ja jeszcze jakąś miniaturkę muszę zmajstrować, ale to w międzyczasie wyciągnę sobie może z materiału. Także dzięki bardzo za oglądanie. Już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle i wspaniale, więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. 6 godzin. Dobra, idziemy spać. Nie ma sobie co żałować.